Witam 12 czerwca 2016 po locie z Getyngi 370 km. Lot trudny, 6 godzin lotu. Jako pierwszy o godzinie 12.04 lądował już po raz czwarty na Słonecznego Michał jako lider 1088. Niebieski samczyk, linia Flora Verworta z domieszką Bonda z Bredy. Rano byłem w pracy, tak więc tylko mogłem mieć informacje poprzez SMS-a, jak lądują te gołąbki. W tej chwili przyszedłem, skierowałem kroki do zegara. Jest 17 konstantowanych na 22 roczniaki włożone i podkamerujemy, które tutaj gołąbki okazały się zwycięzcami. Jak widzę, grupa Verwortów kapitalnie zdaje egzamin. Ten samczyk tutaj wojownik. I również szukamy tutaj innych. Pstry Karol nie był na dzisiejszym locie, odpoczywa przed 600. Lot był, jego syn natomiast jest tutaj w gołębniku. Brakuje dwukrotnego zwycięzcy 435. Jego samiczka gorliwie na niego czeka. Tak więc lot, już widać, ten dystans spowodował uciążliwość i gołębie są, jak widać, zmęczone. Przed chwilą tutaj doleciał gołąbek 4-4. Jansen, także pomimo, że pogoda idealna dla Jansenów, lot południowy, czyli w dziób, to jednak skala trudności była. Tutaj Arden z linii Korde Heide bardzo ładnie się pokazał. Zostawimy już w spokoju te gołąbki, niech sobie wypoczywają. Zrobię jeszcze kilka fotografii i zobaczymy do wieczora, kto tu jeszcze się zamelduje. Jak widać, proporcjonalnie samiczki, tutaj wyżymaczki bardzo dobrze się pokazały. W tych trudnych warunkach zdają egzamin, jak i również pstre z linii Finieke 5000 również tutaj liderują. Pstry Karol oczekuje na przyszły lot 600. Samiczka dzisiaj uczestniczyła w locie 360. Oba te gołąbki będą uczestniczyć w locie 850 km Ostenda i później Le Havre. Ze Słonecznego Gołębnika Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.